Patrycja, jesteśmy kobietami i wiemy, że te kosmetyki raczej zwykle są w naszym życiu ważne. Czy ty pamiętasz swój pierwszy taki kosmetyczny zakup, pewnie jeszcze jako nastolatka? Posłuchajcie, jakby zobaczyć moje zdjęcia z liceum, naprawdę, i jakich kosmetyków używam, to myślę, że nikt by nie chciał, żebym o tym wspominała. Wyglądałam jak troll, nie wiedziałam nic, jak się używa, naprawdę. W ogóle nie miałam pojęcia, co to jest podkład. Ja myślę, że dziewczyny młode teraz są dużo bardziej świadome. To były takie czasy, gdzie nie było, wiesz, internetu, takich, wiesz, takiej świadomości. Więc zaczęłam powoli, powoli, kiedy weszłam w ten zawód, kiedy właśnie muszę się malować sama na koncerty, zaczęłam się tego uczyć. No i podbierało się kosmetyki mamie. Wiesz co, ja mam mamę, która nienawidzi się malować i nienawidzi w ogóle kosmetyków, więc ja czasami mówię, Boże, po prostu, czy na pewno jestem twoją córką, bo ja uwielbiam. Natomiast mama, wiesz, rzeczywiście ma swoje podstawowe jakieś rzeczy i często ja jej kupuję ładne perfumy na przykład i mówi, o, ten zapach świetny, już zawsze muszę ja jej te perfumy, jakby, wiesz, po nie pojechać, bo rodzice mieszkają, wiesz, z dala od miasta w Józefowie i ja się mamą bardziej zajmuję w tej kwestii, ja ją edukuję niż na odwrót. We'll be right back.